kiedyś miasteczku mieszka kotek Krakers, jego starszy brat Budyń i ich siostrzyczka Pianka. Mieszka tu też mnóstwo innych kotków. Oto Krakers, Pianka i Budyń. Oto dziaki, słodkie kotki. A ja najbardziej miała! Niespodzianka. To było święto, Narodowy Dzień Kota. To dzień, w którym rodzice dają swoim małym kotkom prezenty. W tym roku dostaniecie jeden duży prezent, którym się podzielicie. Jeden, ale za to niesamowity. Dostaniecie prezent wieczorem. Bądźcie cierpliwi, to niespodzianka. Niespodzianka! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Kotki nie mogły się już doczekać wieczoru. Patrzcie, wielka ciężarówka coś przyniosła, coś ogromnego. Rety, to podło jest ogromne, a w nim jest nasz prezent. Tak, mamusia mówiła, że to będzie duża niespodzianka. To pudło jest tak wielkie, że pomieści cały zestaw. Kotociaki od poniedziałku do soboty o 11.25 w Puski z tylko plus 2. Link do Facebook w opisie filmu. Nie, jest tak wielkie, że pomieści części do statku pirackiego. Ręce na ster! Też macie w opisie. Kotki, nadszedł czas na wasz prezent. Wasza wielka niespodzianka czeka w pokoju. Ciekawi, co to jest? Hurra! Niespodzianka! Odnieście pudełko. Chcę widzieć wasze miny, jak zobaczycie zawartość. Nie wiem, czy potrafię udawać szczęśliwego i zdziwionego. Wiemy, że w tym pudełku jest ogromna waza. Nie wytrzymaliśmy i zajrzeliśmy do środka wcześniej. Przepraszamy, że wszystko zepsuliśmy. Proponuję mimo wszystko tam zajrzeć. Może jednak coś was zaskoczy? To magiczne miasto z zegarem, które świeci w ciemności. Dlatego chcieliśmy dać go wam wieczorem, żebyście zobaczyli go w całej okazałości. Kupiliśmy go jakiś czas temu, a waza jest prezentem dla babci. Ale pudło po wazie jest akurat w takim rozmiarze, żeby schować w nim wasz prezent i żeby niespodzianka się udała. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Kotki spędziły wspaniały wieczór z rodzicami, świętując Dzień Kota. Teraz już wiedzą, że warto czekać na niespodzianki. Wersja polska na zlecenie Nickelodeon Polska Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Porodyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiecki, Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieszyn. Na wymiarze Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Adam
Kraczyńskim, Artur Pątek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmana, Aleksander Mikołajczak, Izabela Dąbrowska.